Weronika Jaworska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Pododdział kardiochirurgii oddziału kardiologii wielospecjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Gorzowie wznowił przyjmowanie pacjentów, choć nadal nie dostał z NFZ ani złotówki za poprzednie zabiegi. Wszystko ze środków szpitala, Urzędu Marszałkowskiego i z dotacją miasta Gorzowa. Konsultacje ze specjalistami odbywają się w poniedziałki i wtorki. Konkretne terminy trzeba ustalać w sekretariacie pododdziału. Pododdział kardiochirurgii w Gorzowie wznawia swoją działalność. Oznacza to, że pacjenci w trybach pilnych, nagłych mogą liczyć na naszą pomoc. Jesteśmy w stanie operować 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ale również pacjenci, którzy byli diagnozowani w kierunku chorób kardiologicznych, które potencjalnie wymagałyby interwencji kardiochirurgicznej, mogą liczyć na naszą poradę w poniedziałki i wtorki. Bardzo chętnie się z takimi pacjentami spotkamy i być może pokierujemy albo dalej, albo zakwalifikujemy do operacji. Od marca zoperowaliśmy 51 pacjentów i no, to jest chyba najlepszym dowodem na to, że ta potrzeba jest. Przypominam, że ci pacjenci byli zoperowani bez posiadania przez nas tak naprawdę poradni kardiochirurgicznej. No NFZ niestety odmawia zakontraktowania takiej poradni, więc pacjenci tacy typowi w trybie planowym na razie nie mają do nas dostępu. Próba rozliczenia pacjenta z NFZ-em bez kontraktu to jest przepaść, jeżeli chodzi o rozliczenie pacjenta zoperowanego na oddziale z kontraktem z NFZ. Tam to jest naprawdę bardzo proste. Operujemy pacjenta, podajemy procedurę z katalogu świadczeń NFZ, jaką wykonaliśmy i płatnik za to płaci. Tutaj no, rozliczenia z NFZ-em wymagają bardzo szczegółowych danych i to nawet takich, których nie jestem w stanie wymienić, bo ze strony medycznej, typowo lekarskiej, te opisy są dosyć szczegółowe, a na tym nie jest koniec. Dział administracji i rozliczeń dostaje, no tam już są naprawdę bardzo szczegółowe dane, tabelki, wyliczenia, koszty wszystkiego, co no jeżeli ja o to pytam, to czasami otwieram oczy ze zdziwienia, że to w ogóle, czy to da się coś takiego policzyć. Do nas przyjeżdżają pacjenci z różnych miejscowości województwa lubuskiego i z zachodniopomorskiego. Z takich miejscowości jak na przykład Drezdenko, Dobiegniew, Strzelce. Niektórzy z nich naprawdę z dumą mówią o tym, że udało im się do nas dotrzeć, że załatwili sobie transport. Ci pacjenci naprawdę nie trafią gdzie indziej. Kiedy zamykaliśmy oddział, mówiliśmy im, przecież są inne ośrodki w Poznaniu, w Nowej Soli czy w Szczecinie. I wtedy usłyszeliśmy od nich, ależ panie doktorze, przecież ja tam nie dojadę, przecież to daleko, a do kogo mam tam się zgłosić, a gdzie iść, a gdzie szukać pomocy. Oni to są chorzy, którzy naprawdę uzyskują pomoc od swojego lekarza rodzinnego i gdy trafiają do Gorzowa, jest to dla nich duża wyprawa. Dla nich podróż do Krakowa, do Warszawy czy nawet Szczecina jest praktycznie podróżą tak jak dla zwykłego człowieka wyjazd za granicę. Oni sobie nie wyobrażają, że mogliby tam szukać pomocy. Wykonujemy szeroki wachlarz operacji kardiochirurgicznych za wyłączeniem procedur przeszczepiania serca. Natomiast biorąc pod uwagę lokalne jakby potrzeby pacjentów, to są właściwie bardzo podstawowe operacje, czyli głównie pomostowanie aortalno-wieńcowe, wymiany zastawki aortalnej oraz tętniaki aorty. Natomiast pacjenci są w tak zaawansowanym stadium choroby, że mimo, że są to operacje, można powiedzieć, podstawowe, to jednak przybiegają w no, dość trudnych warunkach, ponieważ ze względu na zaniedbanie choroby i to wykluczenie, o którym komunikacyjne mieszkańców okolicznych powiatów. Po sukcesie pierwszej edycji programu Odkryj siebie na nowo organizatorki ogłaszają nabór do kolejnej. Od początku września ruszają zapisy do podjęcia wyzwania zmiany swojej sylwetki na lepsze. Poszukiwane są panie, które podejmą 3-miesięczne wyzwanie i przy pomocy treningów, kuracji i zbilansowanej diety przejdą metamorfozę pod okiem specjalistek.
Jesteśmy bardzo zadowolone z efektów pierwszej metamorfozy Odkryj siebie na nowo, dlatego postanowiliśmy wraz z całym zespołem zrobić kolejną edycję. Edycja rusza teraz, 1 września, przez cały miesiąc będzie nabór osób chętnych, które chcą wziąć udział w konkursie. Następnie po początku października podamy w zwyciężczynie w konkursie drugiej edycji. Wylosujemy około 20 osób w konkursie, które wezmą udział. Z tych 20 osób wybierzemy już jedną osobę konkretnie, którą będziemy zmieniać. Będziemy odkrywać jej wnętrze, jej wewnętrzne ukryte piękno i będziemy dodawać jej blasku. Będziemy pracować nad sylwetką danej osoby, będziemy wykonywać jej zabiegi, będzie korzystała również na pewno ze strefy VAK-u, będzie uczęszczała na treningi grupowe, na treningi personalne. O dietę zbilansowaną zadba doradca dietetyczny. Będzie również i podolog, i paznokcie, i kobidomasaże. Bardzo wiele atrakcyjnych zmian. Będziemy mieć również dwie panie fotograf. Jedna pani będzie od fotorelacji, tak? Będzie to Basia Michalska. Sesję zdjęciową, końcową wykona pani Karolina Wozińska. Będziemy również w tej edycji mieli stylistkę Natalię Ślizowską. Zakończenie metamorfozy planujemy na początek stycznia. Zobaczymy, jak będą postępowały efekty w metamorfozie danej osoby. Także kto może wziąć udział? Osoby skryte, osoby niepewne, osoby zakompleksione, kobiety, tak, tylko kobiety, które mają gdzieś jakieś ukryte problemy. Najbardziej chcemy właśnie pracować z taką osobą, żeby odkryła swoje własne wewnętrzne piękno, żebyśmy jej dodały tej pewności siebie. O to w tym projekcie tak naprawdę chodzi. Społeczność osiedla Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego szykuje się do ekscytującego wydarzenia. Rajd rowerowy, który odbędzie się już w najbliższy czwartek 31 sierpnia o godzinie 18, to inicjatywa mająca na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zacieśnianie więzi sąsiedzkich. Start przy osiedlowym boisku sportowym. Zarząd Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaprasza swoich najemców, rowerzystów do wspólnej inicjatywy pod hasłem Rowerowe Zakończenie Lata. 31 sierpnia w czwartek o godzinie 18 spotykamy się na osiedlu przy boisku, przy ulicy Prądzyńskiego, skąd wyruszymy na przejażdżkę. Po zakończeniu imprezy wszystkich rowerzystów zapraszamy do udziału w pieczeniu kiełbasek na terenie rekreacyjnym osiedla. Mamy nadzieję, że podobnie jak w czerwcu bieżącego roku, kiedy nasi najemcy uczestniczyli wspierając akcję Rowerowa Stolica Polski, kręcąc kilometry dla Gorzowa, tak i teraz dopiszą, przyjdą całe rodziny, zapraszamy rodzinę z dziećmi, młodszych, starszych, do wspólnej zabawy. Coraz więcej ludzi jeździ rowerami, widać to chociażby, ponieważ użytkują, w każdym bloku mamy rowerownię, także tych rowerów jest sporo i często widać też, jak tutaj uliczkami osiedlowymi przemieszczają się. 31 sierpnia o godzinie 18 w czwartek spotykamy się na boisku osiedlowym przy ulicy Prądzyńskiego i wyruszamy na wspólną przejażdżkę. Deszczno dostało największą w powiecie gorzowskim subwencję wyrównawczą. Kwota 3 milionów złotych trafiła do gminy za poczynione wydatki majątkowe i inwestycje. Pieniądze są nagrodą i zachętą do dalszego rozwoju regionu. Deszczno dostało najwyższą w powiecie gorzowskim subwencję wyrównawczą, ponad 3 miliony. Doszliśmy do parytetu rozdysponowania tych środków i te środki były przyznane ze względu na wydatki majątkowe czy na wydatki inwestycyjne. Także szalenie istotne, że administracja rządowa w postaci rządu doceniła te samorządy, gdzie się więcej dzieje, gdzie się więcej inwestuje, więcej buduje. Rośnie ten majątek gminny, a zatem majątek państwa. Także te 3 miliony złotych będą wydatkujemy w przyszłym roku na kolejne inwestycje na terenie naszej gminy. Prawdopodobnie na budowę dróg. Być może rozpoczniemy również budowę sali sportowej w Ulimiu.
Także to są bardzo ważne i szalenie istotne pieniądze, które przyszły do naszej gminy. Ja cały czas mówię, że to jest koło, które się toczy, że całkowicie rozumiem przekazywanie środków na samorządy, dlatego że nikt nie buduje taniej niż ja tak zawsze uważam, niż samorząd, z powodu tego, że jest postępowanie przetargowe i każdy ma możliwość w tym postępowaniu, każdy wykonawca stanąć, złożyć ofertę i u nas zawsze decyduje ta oferta najniższa. Czyli uważam, że nikt nie buduje państwa, naszej małej ojczyzny, czyli gminy, powiatu, województwa, czy też państwa taniej niż samorząd z powodu postępowania przetargowego. A co za tym idzie, z każdej złotówki przecież 42% od razu wraca z powrotem w postaci podatku VAT-u i podatku dochodowego, który musi płacić każdy przedsiębiorca. Na ten moment ten dodatek będzie wykorzystany na inwestycje przyszłoroczne, prawdopodobnie na budowę dróg. Jesteśmy już przygotowani z kilkoma dokumentacjami. Myślę, że do końca roku będziemy mieli kilkanaście dokumentacji. Później siądziemy z radnymi i zdecydujemy, które drogi będą priorytetowo budowane w 2024 roku. Dziękuję za uwagę. Na następne informacje Telewizji Gorzów zapraszam już jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.